harfa i róg niech zagra. Któż jest jak Bóg, by krańce ziemi słyszały? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cały lud powiedział amen. Amen. Jeszcze was nie słychać. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Niech się tak stanie i się tak stanie. Słuchajcie, zbieramy się tu raz w roku. Czy sobie możecie wyobrazić, jaka jest wielka tęsknota w nas? Dlaczego tylko jeden raz w roku możemy się tutaj spotkać, żeby uwielbiać Pana Boga? Naprawdę nieważne, co robimy w naszym życiu, czy jesteśmy stolarzami, piekarzami, milicjantami, muzykami, czy kardynałami. Liczy się tylko to, kogo chcemy wywyższyć, Boga czy siebie. Jak wywyższamy siebie, zawsze będziemy nieszczęśliwi. Możemy być szczęśliwi tylko wtedy, kiedy wywyższamy Pana Boga. I dlatego jest tutaj z nas z roku na rok coraz więcej. Mało tego, nasze spotkanie tutaj rzeszowskie już jak pączkuje na całą Polskę. Dzisiaj z nami na telebimach w swoich miastach są ludzie, będziemy ich pozdrawiać. W Lublinie, w Gdańsku, we Włocławku, a szczególnie pozdrawiamy Opole, które teraz tutaj nas pozdrawia też, bo oni nas widzą. Pozdrówmy Opole, pozdrówmy Opole. Słuchajcie, tak sobie wyobrażam, że żywy Bóg, On przychodził dzisiaj naszymi ulicami i zaprosił nas dzisiaj wieczór na to wielkie przyjęcie. Przyjęcie jednej wielkiej rodziny, jednego serca, jednego ducha. Jak przychodzimy na takie przyjęcie do domów, to przyjeżdżają nasi kuzyni z całej Polski, z całego świata i nie wszyscy się znamy. I musimy na początku, zanim zacznie się przyjęcie, musimy się wszyscy poznać. Postarajmy się poznać chociaż naszych najbliższych, którzy stoją między nami. Żebyśmy się wszyscy znali, żebyśmy o tej chwili stanowili jedną wielką rodzinę. I dlatego teraz ja już w imieniu nas wszystkich mogę powiedzieć: moja najukochańsza rodzino, jednego serca, jednego ducha, witajcie w domu! Mało tego, że Pan Jezus przechodził dzisiaj naszymi ulicami, to kiedyś przebywał wśród nas jako żywy Bóg, prawdziwy człowiek i zostawił nam po sobie ślad nieśmiertelny w postaci ciała i krwi, abyśmy pamiętali o Nim aż do Jego powtórnego przyjścia. I mówi On tak: jedźcie i pijcie z tego wszyscy, błogosławieni jesteście zaproszeni na ucztę Baranka. Bierzcie, jedźcie z tego wszyscy, błogosławieni jesteście zaproszeni na dzisiejszą ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko... Przebacz swojej dobroci tym, co Ciebie.